Rolnik szuka żony 8. Sąsiedzi Krzysztofa wiedzieli o problemach rolnika? Wszyscy są wstrząśnięci jego śmiercią. Śmierć Krzysztofa Pachuckiego z programu Rolnik szuka żony 8 była szokiem dla wszystkich. Wciąż trudno pogodzić się z odejściem lubianego i szanowanego rolnika. Prasa dotarła do nowych informacji odnośnie do śmierci Krzysztofa Pachuckiego. Sąsiedzi Krzysztofa z Rolnik szuka żony wiedzieli o problemach rolnika? Wszyscy są wstrząśnięci jego śmiercią. Śmierć Krzysztofa Pachuckiego z programu Rolnik szuka żony 8 zszokowała wszystkich. Krzysztof był bardzo lubiany przez widzów, którzy z podziwem patrzyli, jak rolnik walczy o względy Bogusi. Niestety, Krzysztof Pachucki zmarł 2 czerwca 2022 roku. Miał 56 lat. Jego śmierć została 6 czerwca potwierdzona przez twórców programu Rolnik szuka żony, którzy pożegnali Krzysztofa w oficjalnych mediach społecznościowych programu. Do teraz trudno pogodzić się z odejściem sympatycznego rolnika. Jak informuje Fakt, na co powołuje się również Wirtualna Polska, sąsiedzi rolnika byli świadomi jego problemów. On już wcześniej miał ze sobą problemy. W czwartek zmarł, a w sobotę już go chowali na cmentarzu w Świętajnie, bo w niedzielę nie ma pochówków, a do poniedziałku nie było sensu czekać, powiedział jeden z sąsiadów w rozmowie z Faktem. Wiemy, że Bogusia postanowiła opuścić gospodarstwo ukochanego. Sąsiad zmarłego mężczyzny w rozmowie z Faktem dodał. Policja i lekarze wiedzieli o jego problemach i po jego powrocie z ucieczki powinni go zabrać na leczenie. Teraz wszystko wygląda na opuszczone. Dzieci się porozjeżdżały, kwiaty na grobie zwiędły i nie wiadomo, co będzie dalej z gospodarstwem.